Witajcie serdecznie, witajcie w sklepie części. W ostatnich tygodniach, szczególnie podczas targów w Hanowerze, wybuchła informacja na temat rebrandingu marki Arbos na Aupax i pojawiły się informacje na forach, pytania od Was, czy wiąże się to z jakimiś problemami, utrudnieniami, między innymi w dostępie do części zamiennych do tych ciągników. Dzisiaj wyjaśnię Wam to, zarówno na przykładzie części zamiennych, na tym jak te dostawy, jak zamówienia wyglądają w naszej firmie oraz omówię Wam trochę proces tego rebrandingu, o którym tyle się na tych forach mogliście dowiedzieć, nie zawsze prawdy. Zacznijmy od początku. Czy są problemy z dostępem do części zamiennych do marki Arbos, w przyszłości Aupax? Otóż jedyne problemy, jakie występowały w logistyce dostaw części zamiennych, to były problemy, które były bezpośrednio związane z pandemią COVID-19. Miało to miejsce dokładnie w tym okresie, w którym cały świat zmagał się z pandemią, w tym Chiny. I jak sami wiecie z mediów, rząd chiński wprowadzał bardzo ostre represje, zamykał całe miasta, ludzie podlegali rygorom epidemicznym. W związku z tym część fabryk, która produkowała, dostarczała podzespoły do fabryki w firmy LOVOL, nie mogła tego robić. Wtedy faktycznie występowały takie problemy. Natomiast pandemię mamy już szczęśliwie za sobą, oby nie wróciła. W chwili obecnej problemów logistycznych z dostępem i dostawą tych części tutaj do Polski, do Tarnowa Podgórnego, nie ma. Koparki LOVOL. Mobilność bez kompromisów. Dostępne w zestawie z dedykowaną przyczepką do transportu. Możecie zapytać w takim razie, w jaki sposób firma Korbanek organizuje dostawy tych części. I tutaj odpowiedź jest bardzo prosta. Mamy tak naprawdę dwie możliwości. Kiedyś były trzy, ale ze względu na sytuację na wschodzie mamy dwie możliwości. Mamy możliwość dostawy lotniczej, nazywamy to dostawą ekspresową lub standardowa dostawa kontenerowa. Jak to wygląda? Wygląda to bardzo prosto. Jeżeli chcemy zorganizować pilną dostawę części zamiennych z Chin, oczywiście mamy bezpośredni kontakt z osobami, które współpracują z nami po stronie chińskiej, składamy odpowiednie zamówienie, oni organizują te części i organizujemy fracht lotniczy. Pytanie, ile to trwa? I tutaj odpowiedź też nie jest do końca prosta, ponieważ ze względu na wielkość frachtu, ze względu na siatkę połączeń lotniczych, może to trwać około 2 tygodni, natomiast rekordowy czas, w jaki udało nam się sprowadzić części bezpośrednio z Chin tutaj do Tarnowa Podgórnego, to było 5 dni roboczych. Naprawdę ekspresowa dostawa, uwzględniając oczywiście odprawę celną, która w przypadku importu spoza Unii Europejskiej jest niezbędna. Czy taka dostawa jest droga? Odpowiedź nie jest prosta, ponieważ fracht lotniczy rządzi się swoimi prawami. Ze względu na okresy, w których organizujemy fracht lotniczy, zapotrzebowanie na tego typu dostawy do Europy jest większe bądź mniejsze. To też wpływa bezpośrednio na ceny tych frachtów lotniczych. Drugi czynnik, który ma bezpośredni wpływ, to waga i rozmiar przesyłki. Oczywiście mniejsze przesyłki zawsze wyceniane są niżej, lepiej, natomiast duże przesyłki organizujemy możliwie jak najtaniej i tutaj zapewniam Was, byłem osobiście na spotkaniu w Chinach, mogliście z tego obejrzeć film na naszym kanale na YouTube, gdzie wynegocjowaliśmy ze stroną chińską specjalne warunki na dostawy lotnicze, szczególnie te większe, te bardziej gabarytowe. To daje nam możliwość oferowania części w takiej dostawie za naprawdę dobre pieniądze. Drugim sposobem, o którym wspomniałem przed chwilą, są dostawy kontenerowe. To jest standardowy sposób dostarczania dużej ilości towaru z Chin do Europy i do Polski. I tutaj możemy to też podzielić na dwa rodzaje dostaw. Staramy się organizować dostawy wyłączone, to znaczy w momencie, kiedy firma chińska, fabryka LOVOL, dostarcza nam ciągniki w kontenerach, szukamy możliwości dopakowania tych części do tych właśnie kontenerów. Drugim sposobem to jest organizowanie tylko i wyłącznie transportów kontenerowych, w których znajdują się części zamienne. Co nam to daje? Daje nam to tyle, że ilość dostaw, zarówno ciągników, jak i samych kontenerów, jest zdecydowanie większa. To znaczy możemy w tego typu dostawach zapewnić Wam, klientom, także sobie, jako zapas tych części dla Was, większość części w bardzo dobrych cenach. Kolejnym tematem, który pojawił się na forach, przewinął się i na który należy udzielić odpowiedzi, to jest forma zamawiania. Jak my to robimy, że wiemy, jakie części zamówić, a jakich części na tą chwilę zamawiać nie trzeba. Tu odpowiedź jest bardzo prosta. W każdym takim magazynie części, jak ten, który mamy tutaj w Tarnowie Podgórnym, w każdej firmie, która zajmuje się sprzedażą części, zajmuje się zaopatrzeniem części niezbędnych na potrzeby serwisowe, niezbędnych na potrzeby napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych, mamy ludzi wyspecjalizowanych w analizie rotacji części. Dokonujemy to na podstawie tak zwanej rotacji ABC, czyli sprawdzamy, które części rotują w ujęciu ABC, wiemy, jaką mamy rotację roczną, wiemy, jaką ilość części należy zamówić i
Nawiązując do tego, co powiedziałem do Was przed chwilą, czyli wiemy, co możemy zamówić w dostawie kontenerowej, co ma większe gabaryty i niestety nie zmieści się do samolotu, bądź przesyłka samolotowa byłaby nieopłacalna, wiemy, z jakim wyprzedzeniem tego typu dostawy, tego typu zamówienia spakować do kontenerów i dostarczyć się do Polski. Jaki jest czas takiej dostawy kontenerowej? My standardowo przyjmujemy, że od momentu zamówienia, które wysyłamy do naszych chińskich kolegów, którzy potwierdzają nam dostępność tych części, organizują, pakują te części, do momentu, kiedy one pojawiają się u nas w Tarnowie Podgórnym, czyli przechodzą transport, odprawę celną, my standardowo przyjmujemy okres 3 miesięcy. Natomiast oczywiście mamy możliwości, jeżeli uda nam się zazębić pewne dostawy, udawało nam się nawet w okresie około miesiąca zorganizować tego typu dostawę z Chin bezpośrednio do Tarnowa Podgórnego. Możecie zapytać, to w takim razie ile części zamiennych w chwili obecnej znajduje się u nas w magazynie w Tarnowie Podgórnym oraz w naszych magazynach, które znajdują się w naszych oddziałach własnych na terenie całej Polski. Bo przecież przed chwilą powiedziałem, że my to możemy sprowadzić, ale czy mamy coś na miejscu, co możemy w chwili obecnej zaoferować naszym klientom? Otóż na dzień dzisiejszy mamy ponad 4000 kartotek magazynowych, w których znajduje się ponad 27 tysięcy części zamiennych dostępnych tu i teraz dla klientów, użytkowników, ciągników marki Arbos. Jaka jest wartość tego zapasu magazynowego? Może Was to interesować. Jest to ponad 4,5 miliona złotych. Tak, na tą chwilę w takich regałach jak tutaj za mną oraz w dalszej części naszego magazynu znajduje się części zamiennych za ponad 4,5 miliona złotych. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że dosyć poważnie podchodzimy do sprawy zabezpieczenia naszych klientów w niezbędne części zamienne, zarówno do napraw gwarancyjnych, które mogą się zdarzyć, jak i do napraw pogwarancyjnych. I nie czekamy na ostatnią chwilę, kiedy zdarzy się awaria, nie zamawiamy tego ad hoc, żeby dosłane to było do nas szybko, nie wiem, pocztą lotniczą. Staramy się zabezpieczać naszych klientów w niezbędne części zgodnie z rotacją roczną. Jakiś czas temu pojawiła się informacja, że firma Korbanek jako dystrybutor marki Arbos została Europejskim Centrum Części Lowol. Arbos. Najlepszy ciągnik w relacji jakość-cena. Do końca roku specjalna 7-letnia gwarancja. Nie czekaj, skorzystaj już dziś. Czy jest to prawda? Tak, jest to prawda. Podpisaliśmy stosowny kontrakt z naszymi chińskimi kolegami. Co daje ten kontrakt? Daje nam przede wszystkim wyłączność na sprzedaż części i zabezpieczenie w części dealerów w takich krajach jak Litwa, Łotwa, Estonia, Węgry, Czechy, Słowacja. Ci dealerzy, miałem okazję ich spotkać osobiście, rozmawiałem z nimi, wyrażają nadzieję, że dzięki temu, że nasza logistyka, nasze magazyny są duże, pojemne, mamy moce przerobowe, mamy ludzi, którzy mówią po angielsku, kontaktują się z naszymi chińskimi kolegami bezpośrednio, codziennie prawie, pozwoli im to rozwijać cały biznes sprzedaży ciągników w oparciu o dostawy części zamiennych bezpośrednio z Tarnowa Podgórnego. Tu może pojawić się pytanie, a co z innymi państwami w Europie? Przecież Lowol, Arbos to są ciągniki, które występują także w Niemczech, we Francji, w Holandii. Owszem, tak jest. Lowol przewidział też inne centra dystrybucji na te kraje, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy mogli sprzedawać te części właśnie do tych państw. I uchylę Wam rąbka tajemnicy, jestem w stałym kontakcie z dealerami ze Skandynawii, z Niemiec, z Francji, nawet z Irlandii ostatnio, którzy bardzo chętnie korzystają z naszej oferty, bo wiedzą, że jesteśmy bardzo dobrze zaopatrzeni i możemy zorganizować sprzedaż i wysyłkę w bardzo szybkim terminie. Mówimy o częściach, w takim razie padnie pytanie, a co z olejami? To też jest niezbędny składnik każdego ciągnika. Otóż nie importujemy oleju z Chin, nie ma to najmniejszego sensu i nie ma to najmniejszego znaczenia. Od wielu, wielu lat nasza firma współpracuje z marką Fuchs, światowym potentatem w produkcji olejów i środków smarnych najwyższej jakości i do ciągników Arbos, a w przyszłości także Alpax, stosujemy właśnie te oleje, które tutaj widzicie za mną. Te oleje stosujemy również do takich marek jak Fendt, Massey Ferguson, stosowaliśmy je także do kombajnów i stosujemy je do kombajnów, które oferujemy i serwisujemy w naszym serwisie. Także tutaj nie ma najmniejszego problemu, te oleje jak najbardziej pasują do tych marek, które mamy obecnie w naszym portfolio i stanowią naprawdę świetne uzupełnienie tych maszyn. W takim razie, co z tym rebrandingiem marki Arbos w Alpax? Dlaczego tak się stało? Co ma to spowodować? Tak naprawdę rebranding marki jest zawsze decyzją podejmowaną na najwyższych szczeblach właścicielskich danej fabryki, danej firmy, do której dana marka należy. Jak zapewne wiecie, marka Arbos, marka Lowol są własnością koncernu Weichai, dużego, wielkiego, potężnego koncernu chińskiego, który podjął taką, a nie inną decyzję. Pewnie w oparciu o dane, które posiadał i o strategię rozwoju, którą przyjął. Nasza firma będzie miała równolegle markę Arbos i markę Alpax. Czy te ciągniki będą się od siebie różnić? Nie. Czy części zamienne, które będą w przyszłości oferowane do ciągników Alpax, to będą inne części niż te, które oferujemy do marki Arbos? Także nie. Zabezpieczymy te części i spowodujemy, że nasi klienci nie będą mieli obaw,
co do dostępności i jakości tych części zamiennych. Czy rebranding marki jest czymś niespotykanym, rzadkim, groźnym? Absolutnie nie. Jeżeli spojrzycie na wszystkie gałęzie gospodarki światowej, jest wiele firm, które dokonały rebrandingu. Tutaj, w naszej firmie, dotykając tematu typowo rolniczego, bardzo dobrym przykładem jest firma Sulki, którą znamy od lat, którą znacie od lat, która decyzją właścicieli marki Sulki zmieniła się w Sky. Za mną znajduje się dział wysyłek, a skoro jesteśmy w tym miejscu, to porozmawiajmy chwilę, jak to wygląda w naszej firmie. Jak są zamawiane produkty i jak są dostarczane do naszych klientów. Oczywiście standardowo każdy z Was może udać się zarówno do Tarnowa Podgórnego, jak i do każdej z naszych filii własnych, które znajdują się na terenie całej Polski. Jest to standardowa wersja zakupu części zamiennych. Natomiast bardzo mocno rozwijamy tak zwane zdalne kanały dostępu, nasz sklep internetowy, jak i zamówienia telefoniczne. Nie ruszając się z domu, możecie dokonać zamówienia na przykład na www.sklep.korbanek.pl, zobaczyć, jak dana część wygląda, zamówić ją, ewentualnie skonsultować się, czy to jest na pewno ta część, czy to jest to, co potrzebujecie, a my zorganizujemy wysyłkę. Wysyłki następują tego samego dnia, kiedy wchodzi do nas zamówienie, czyli następnego dnia dana część znajduje się u Was. Zaoszczędzacie mnóstwo czasu i energii, a korzystając z naszego sklepu internetowego, możecie korzystać z planów rabatowych, zyskiwać lepsze ceny, jeszcze lepsze ceny na te produkty, które potrzebujecie. Warto z tego skorzystać. Promocja firmy Korbanek. Szukaj linku w opisie i komentarzu pod filmem. Kliknij i odbierz nagrodę, którą dla Ciebie przygotowaliśmy. Zapytacie, jak to wygląda cenowo, czy części, które sprowadzamy z Chin, są droższe, tańsze w porównaniu z tym, co możemy dostać na rynku, czy one mają jakieś zamienniki, które możecie dostać na przykład w innych sklepach bądź w naszym sklepie tutaj na terenie Polski. Prosty przykład. Filtry oleju silnika. To jest filtr oleju do Maseya serii 4700, który mamy w cenie 90 zł netto. To jest filtr oleju do ciągnika Arbos 3055, który mamy w cenie 50 zł netto. Natomiast jego zamiennikiem jest ten filtr HiFi, który oferujemy w cenie 33 zł netto. Macie już porównanie mniej więcej, jak to wygląda na przykładzie podstawowych części eksploatacyjnych. Usłyszeliście sporo informacji na temat tego, jak organizujemy transport części, jak zabezpieczamy naszych klientów w części zamienne do marki Arbos, w przyszłości do marki Alpax. Zatem czy należy bać się rebrandingu? Absolutnie nie. Czy jesteśmy przygotowani na obsługę naszych klientów pod kątem części zamiennych? Jak najbardziej tak. Co daje nam Europejskie Centrum Części LOVOL dla Europy? Daje nam to, że jesteśmy w stanie zorganizować dla Was i dla dealerów z Europy naprawdę korzystne ceny, zarówno na części do ciągników Arbos, w przyszłości Alpax, jak i do innych maszyn z grupy Weichai, na przykład koparek LOVOL, które też mamy w naszej ofercie. Mam nadzieję, że rozwiałem Wasze wątpliwości. Dziękuję bardzo za uwagę.